Druh Piotr Tylenda. Druh Kamil Kogut. Brązową odznaką druh Adrian Wiktor. Norbert Wiktor. Krzysztof Mróz. Jarosław Tylenda. Jerzy Sołtysiak. Dyplomy. Zmienił jednostki wręcza prezes. W roku 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Bogusława Jegorca składamy serdeczne podziękowanie za lata bezinteresownej współpracy i opieki. Zarząd. Dyplom dla Andrzeja Głogowskiego. Dyplom wręcza prezes i opiekun drużyny młodzieżowej. Dyplom dla Eweliny Grodek, Roksary Kruszyńskiej, Emila Stoisza, Jasława Tylendy. Za zdobycie wiedzy i społeczną działalność w szeregach młodzieżowej drużyny na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Opiekun drużyny młodzieżowej za przyjęcie zawarci Ryszard Kliński. Tyle wszystkiego. Tyle proszę. Już gości dziękuję. Duchny i duchowi strażacy. Droga władzo samorządowa, panie i panowie, szanowni goście. Zebraliśmy się tutaj, ażeby uczcić godny jubileusz 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Bogusław Jegorca. Ale tutaj, w tej części Bogusława Jegorca w Boguszu. Dlatego staram się to tak mocniej określić, bo macie drugą Bogusława Jegorca w dzielnicy Gorce. Dzisiaj obchodzimy w Boguszowie. To jest bardzo długi okres czasu działalności społecznej służby
dla społeczeństwa i dla wszystkich mieszkańców, którzy na tym terenie mieszkają. Jak dowiedzieliśmy się z historii przeczytanej czy odczytanej przez członkini młodzieżowej drużyny pożarniczej, to nie tylko tutaj mieszkających mieszkańców ochraniali strażacy z Boguszowa, ale także daleko, daleko stąd. A więc nieśli swoją społeczną służbę wszędzie tam, gdzie była potrzeba i gdzie mogli dotrzeć, gdzie wiedzieli, że trzeba dotrzeć. Uczciliśmy chwilą pamięci tych wszystkich, którzy odeszli na wieczną służbę. Więc tych, którzy zakładali ochotniczą straż pożarną, a nie ma już wśród nas. Tych, którzy odchodzili w trakcie, z różnych przyczyn. I to ich zasługa, że tyle lat tutaj działa ochotnicza straż pożarna i dalej pełni swoją służbę. Także z historii dowiedzieliśmy się, że nie tylko ochotnicza straż pożarna to działania ratownicze, to także szeroka działalność społeczna w ogóle, kulturalna, gospodarcza, także taka, która kształtuje osobowości ludzkie. A więc udział młodzieży, opiekuństwo nad tą młodzieżą. I to jest ta działalność, szeroko pojęta działalność profilaktyczna. Kontynuujecie tutaj jako członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dalej tą działalność. Kontynuujecie dobrze. Czasy zmieniły się. Forma działalności jest ta sama. Natomiast technika się zmienia. System organizacji działania się zmienia. I trzeba, żeby sprostać w dzisiejszych czasach tym wszystkim swoim obowiązkom, ale przez siebie samych ustalonymi, bo nikt do tego nie zmusza. Sami się organizujecie. To jednak trzeba i dobrze się wyszkolić, i mieć odpowiednie zdrowie, ale także władze muszą pamiętać o tym, że muszą was ubezpieczać, żeby to bezpieczeństwo w działaniach ratowniczych było odpowiednie. Żeby tyle, ile wyjazdów, tyle również spokojnych i zdrowych powrotów. Żeby ta działalność mogła funkcjonować, to tu część, troszkę mogło być więcej, rodzin, matek, żon, dziewcząt sympatyzujących ze strażakami. Władze samorządowe, jest pan burmistrz, jest pan przewodniczący, jest pan Andrzej dzisiaj, któremu dyplom został wręczony, który na co dzień w ramach samorządu, z upoważnienia rady, z upoważnienia burmistrza opiekuje się i współuczestniczy w tych sprawach, za które odpowiada Rada Miasta, burmistrz, to jest wspólnego bezpieczeństwa. To są te sprawy, które są tak zwanym własnym zadaniem gminy. Także uczestniczy tym Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zmieniły się czasy, także zasady działalności z zawodową strażą. Kiedyś, a dzisiaj państwową strażą. Kiedyś poprzez powiatowe komendy, powiatowe straży pożarne odbywało się prawie całość życia w ochotniczych strażach pożarnych, łącznie z tak zwanym dosprzętowieniem, szkoleniem i organizacją przygotowań do działalności ratowniczej. Związek uczestniczył w małym stopniu, to znaczy w takim jakby opiekuńczym tylko stopniu w tej działalności. Był pośrednikiem. Dzisiaj Państwowa Straż Pożarna jako organ rządowy ma samodzielność w zakresie swojego działania, ma określone obowiązki w stosunku do ochotniczych straży pożarnych, ale już na zasadach partnerskich,
współpracy i partnerskiej działalności. I to partnerstwo, ta współpraca wychodzi bardzo dobrze. Zresztą bardzo często przejawia się to także tym, że część członków ochotniczych straży, czyli strażaków ochotników, pracuje zawodowo w Państwowej Straży Pożarnej, w komendach Państwowej Straży Pożarnej. Także ten całokształt i ludzi, i instytucji, jak najbardziej, czy ich troska i opieka, jak najbardziej ma wpływ na to, jak ta ochotnicza straż pożarna działa. Bo przecież działa społecznie, nie za pieniądze. I trwając 60 lat, chcę życzyć w imieniu i Prezydium Zarządu Głównego, Trucha Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego, także Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i naszego powiatowego, żeby ta współpraca dalej się układała, żeby atmosfera w ochotniczej straży była właściwa i do tej działalności ratowniczej, i do tej opieki nad młodzieżą. Wiele z tych młodych ludzi, nawet jeżeli nie zostanie strażakami, głównie dziewczęta, będzie o tym pamiętać, będzie umieć się zachować i będzie później w dorosłym życiu wspomagać właśnie strażaków ochotników. Tak bardzo często się dzieje. Jak ja, przepraszam za dygresję, pytam nieraz, a szczególnie w regionie tutaj Wałbrzyskim, gdzie nie ma kopalń już, nie ma wielu dużych zakładów pracy, którzy posiadają firmy bardzo często. To dotyczy także Bogoszowa Gorzów. Odpowiedź jest taka, że no nie warto. Poza urzędem, poza miastem, samorządem miejskim, gminnym, nie bardzo są skorzy. No, są wyjątki, bo dzisiaj myślę tutaj w tym lokalu, w którym się znajdujemy, także jest to zjawisko bardzo pozytywne. I czasami albo nie umiemy dotrzeć do ludzi, albo pokazać. Myślę, że gdyby poza wyjazdami do pożaru także odbywały się częściej pokazy sprzętu strażackiego, ćwiczeń, umiejętności strażackich. Gdyby więcej młodzieży, młodych ludzi, o właśnie z młodzieżowej drużyny pożarniczej, wyjeżdżało na obozy szkolno-wypoczynkowe, to tych sympatyków znalazłoby się więcej. W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego dyplom za 60 lat wiernej strażackiej służby i list gratulacyjny za dobrą działalność i tak długie lecia do kontynuacji następnej. Ach, przez stół to nie bardzo. Wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności jeszcze raz strażakom, rodzinom i wszystkim mieszkańcom Bogoszowa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję członkowi Zarządu Głównego, prezesowi Oddziału Powiatowego Duchowi Ireneuszu Niedźwiedzkiemu. Szanowni zebrani, myślę, że mój poprzednik wszystko w słowach fachowych, że tak powiem, powiedział. Ja w imieniu swoim, w imieniu Rady Miejskiej chciałem pogratulować wszystkim odznaczonym dzisiaj, złożyć najlepsze życzenia, podziękować za służbę dla miasta, dla mieszkańców Bogoszowa Gorzów i nie tylko, podziękować za to, że to, co w tej historii było, jest kontynuowane, za to, że pomagacie nam w organizowanych przez nas imprezach i często po prostu nie otrzymujecie w zamian nic, za wyjątkiem słowa dziękuję. Myślę, że wynika to przede wszystkim z sytuacji budżetu, jaki mamy, jak i również z przepisów, które ograniczają możliwość finansowania organizacji tego typu. Niemniej jednak myślę, że to, co do tej pory robiliśmy, będziemy kontynuować, że to
to minimum środków przeznaczonych na wyposażenie, na sprzęt, jak również na szkolenia, bo te szkolenia są bardzo potrzebne, bo musicie ciągle się doskonalić, ciągle ćwiczyć, jak również pieniążki na ubezpieczenia, bo to jest bardzo istotne, zawsze w kasie gminy się znajdą. Myślę, że tak jak dotychczas będziemy starali się Was wspierać. Ja z okazji 60-lecia życzę Wam wszystkiego dobrego, wytrwałości, rozwijania się i dążenia do rozwoju młodych kadr, które i tu widzimy, i w jednostce w Gorcach również, także myślę, że jest to dobry kierunek. Życząc wszystkiego dobrego, życzę dzisiaj miłego spotkania do późnych godzin pewnie. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko podziękować serdecznie za dotychczasową współpracę i życzyć nam sobie wspólnie dalszej tej działalności. Jest 18, maksymalnie 20 strażaków, którzy obsługują cały pobyt, więc można sobie wyobrazić, że przy większych zdarzeniach jest kilka akcji, a dzisiaj zarządzamy to nie tylko pożary, wypadki drogowe, ratownictwo chemiczne, ekologiczne, usuwanie i zwalczanie, i na zapobieganie testów żywiołowych różnego typu, a czasy pokazują, że tych zarzutów z roku na rok coraz więcej, spowoduje, że naprawdę musicie w sposób pamiętać, że to niestety od Was wiedzą, to Wy najczęściej będziecie pierwszy na miejscu zdarzenia, to Wasze działania, które będą decydowały o sukcesie, o powodzeniu. Oczywiście bardzo trzeba do Was samorządowych, które tym Was muszą wspierać. Wy zaś sami musicie też w tym zakresie ją szkolić, bo mówię, to nie tylko gaszenie pożarów, ale wiele z tych dziedzin już dodatkowych, bo wojskowie powinni zostać pożarami, ratownictwo medyczne, tego też trzeba mieć świadomość, a to jest bardzo duże wyzwanie. Dlatego no, życzę Wam, życzę tej świetlanej przyszłości, następnych okrągłych jubileuszy, zdrowiu, sukcesu samych, no i zadowolenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za owocną współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Na dowód tego chciałbym złożyć na ręce Waszego kierownictwa, ministra operacyjnego, sami z komendanta Wojskowej Straży Pożarnej, brygadiera Andrzeja Marzenka. Dziękuję bardzo. Zawsze Wam przypomnę, że w ochronę.
Brówko, panie szampanie, brówko, a ty nie pijesz? Ej, chodź, chodź. Ej, dzień, zabij się co. Dobra, ja lepiej wspaniali ludzie, oddani, pracowici i nie tylko kochani, nie tylko pożary. Są jeszcze inne zdarzenia w Drodze Bogusława. Władze miasta to wiedzą, ja to wiem. Naprawdę dla nich wielkie brawa. Mam na nich przygotowane tu specjalnie ode mnie, ale zanim to zrobię, mam taką ogromną prośbę do panów. Wszyscy panowie, bardzo proszę, napełnijmy kieliszeczki napojem wyskokowym, chyba że ktoś woli orężadę, to oczywiście. Drodzy Państwo, no bo to jest taki wyjątkowy moment dzisiaj. Drodzy Państwo, no nieczęsto zdarza się 60 lat obchodzić wspaniałe działalności. Nie wiem, tam zapytam, czy tam słychać pana Andrzeja, czy wszyscy mają nalane już, czy nie mają wszyscy. Drugi stolik, proszę drugi stolik sprawdzić. Wszyscy muszą mieć połamę w tym momencie, nie można inaczej. Jak już będzie, to spróbujemy dalej. Słuchajcie, jeśli wszyscy mamy nalane, no niestety trzeba powstać. O nie, jest tam mogłość polewa. Drodzy Państwo, myślę, że będzie okazja również wspólnie się pobawić. Na całe szczęście tak się zdarzyło, że są wśród nas panie. Są panie niekoniecznie strażaczki, ale są panie. Do niektórych panom udało się zaprosić swoje małżonki, sympatie. Widzę dwóch panów, którzy przyszli z sąsiadkami. Sąsiadkami również można. Może wesoło, z panem będzie wiedziała, że jest sąsiadka, a jeszcze na tym razie młodzież ze sobą. Może nie będę się tego przy nich mówił. Młodzież o 21 na chodź. Thank you.
i też to się należy. Thank you.